Frekwencja tradycyjnie pozostawia wiele do życzenia. Obchody rocznicowe wybuchu II wojny światowej pod pomnikiem pamięci obrońców suwerenności i niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej nie cieszą się zbyt wielkim zainteresowaniem. Co roku są tu tylko ci, którzy muszą. Wydarzenia sprzed lat zapoczątkowały największy konflikt zbrojny w historii świata. Trwający od 1 września 1939 roku do 1945. Związek Kombatantów i byłych więźniów politycznych wraz ze starostwem powiatowym podtrzymują zwyczaj utrwalania wiedzy historycznej na temat II wojny światowej. Warto wiedzieć, że 1 września rozpoczęła się II wojna światowa i żeby to nie było jak kiedyś obozy polskie koncentracyjne, tylko żeby to wiadomo było, że nie rozpoczęli ją Polacy. To Polacy zostali z wolności ograbieni. I dobrze dzisiaj przekazywać to młodym ludziom. Dzisiaj musimy się również zastanowić nad formułą. A powiem dlaczego. Dlatego, że tutaj powinniśmy oprócz tej zadumy również wnieść charakter taki, żeby tą młodzież przyciągnąć do nas i pokazać im, że ta tragedia, która była, niech się nie powtórzy, ale należy ją przyciągnąć do siebie. Ja mówię o nas, o samorządowcach, ale również o tym, żebyśmy wpłynęli na to, żeby młodzież również o tym pamiętała. Druga część uroczystości upamiętniającej 73. rocznicę wybuchu II wojny światowej odbyła się na terenie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Piknik historyczny również nie przyciągnął zbyt licznej widowni. Próby aktywizacji Ostrudzian są i będą podejmowane. Organizatorzy tak łatwo nie odpuszczą, ponieważ pamięć na temat naszej historii musi być wciąż żywa.